Cześć wszystkim, dzisiaj mam dla Was recenzję polskiego noża typu NEK, model Mosquito, który został wykonany przez GP Knives, czyli pana Grzegorza Przątkę, byłego żołnierza Legii Cudzoziemskiej. Zacznijmy od pochewki. Zrobiona jest z kydeksu w kolorze Coyote Brown, ale dostępne są także w wersji czarnej i oliwkowej. 5 otworów umożliwiające przenoszenie noża na szyi lub na pasku. Nóż wchodzi na wcisk. Pochewka trzyma nóż pewnie, nic nie klepie. Wyposażona jest w UltiClip w kolorze czarnym. Czym jest UltiClip? Ma formę klipsa z zaciskiem, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Jego zadaniem jest docisnąć wspomniany klips do krawędzi kieszeni lub spodni. Trzyma nieźle, pewnie i jest to ciekawe rozwiązanie. Z racji swoich niewielkich rozmiarów oraz położenia w ogóle nie przeszkadza w noszeniu noża na szyi, dlatego nie ma najmniejszej potrzeby go demontować. Prosta kiedeksowa pochewka dobrej jakości. Przejdźmy do samego noża. Długość całkowita 17,5 cm, długość głowni 7,5 cm, grubość głowni 3,8 mm. Stal to 4H13. Jest to polska stal nierdzewna, wykorzystywana w produkcji narzędzi chirurgicznych, zahartowana na 58 Hz. Wykończenie stonusz. Szlif płaski częściowy. Na głowni wybite logo stanowiące też inicjały GP, czyli Grzegorz Przątka. Rękojeść to oprócz parakordu w kolorze Coyote Brown, ale dostępny jest też czarny oliwkowy. Doskonale leży w dłoni, nawet mokrej lub spoconej. Podsumowując, NEK, stal nierdzewna i polski, czyli coś co naprawdę uwielbiam, a jest rzadkością na naszym rynku. Szczerze nie wiem, czy ktoś jeszcze w Polsce robi neki z nierdzewki i kedeksem. Solidny kawał noża, dobrze wykonany, starannie, nie ma się do czego przyczepić. Króluje minimalizm i dobrze, nie ma co kombinować. Na pewno cię nie zawiedzie. Podoba mi się. Ostrość trzyma całkiem nieźle. Model Mosquito polecam każdemu, bo nadaje się do wszystkiego, jest wytrzymały, nierdzewny, a z racji rozmiarów jest dobrą alternatywą dla scyzoryków i za to właśnie go lubię. To tyle w tej recenzji, dzięki za oglądanie.